Poprosimy o światło. Raz, raz. Dobry wieczór Państwu. Dobry wieczór. 31 spotkanie sztuki myślenia. Tytuł bardzo ciekawy, o powstrzymywaniu końca świata. Bardzo serdecznie witamy naszych gości. Profesor Januarę Weiner, gorące brawa. I profesor Ryszard Koziołek. Ja proszę Państwa, pozwolę sobie zacząć od przeprosin. Ja mam po prostu dzisiaj zdecydowanie za dobry humor na tak poważny temat, tak pesymistycznie brzmiący jednak. No ale może jakaś nadzieja, może się coś uda powstrzymać. Może się uda się powstrzymać. Bo od pół roku staramy się koniec świata w jakimś sensie przywołać. Może nie dosłownie, ale przynajmniej w opisie, a dzisiaj... No, ale może... jak to w teatrze bywa, przywoływanie oznacza powstrzymywanie w gruncie rzeczy, albo wznoszenie się ponad wszelkie defetystyczne i czarnowidzące opis świata tematy. Tak jest, więc... Ale zawsze zanim rozmowa, to w naszym formacie teatralno-intelektualnym jest wstęp teatralny. A proszę Państwa, dzisiaj w związku z tym, że to niemalże rocznica, powracamy do korzeni. Nie wiem, czy są Państwa, są, jak widzę, osoby, które towarzyszą temu projektowi od samego początku, więc wracamy do korzenia i dzisiaj do korzeni dzisiaj będziemy wywoływali ducha, bo tak się zaczęły w ogóle nasze myślenia, nasza sztuka myślenia, że po prostu zawsze wspierał nas któryś z duchów, był to i Wyspiański, i Nietzsche, i naprawdę z dużym sukcesem udawało nam się tych niezwykłych osobowości przywoływać, uczestniczyć z nimi w rozmowie, w jakiejś inspiracji. I tak samo będzie dzisiaj wieczorem. To jest moje kolejne ojcobójstwo, które tutaj dokonam na tych deskach, bo dzisiaj będzie wywołany duch Martina Heideggera. Dla mnie on jest osobiście, no, kimś, to może być zainicjował moją drogę myślenia. No i trochę to, obawiam się, że może być to ojcobójstwo, ale zobaczymy, może Heidegger się wybroni. Ja nie mam co do tego wątpliwości, tym bardziej, że to jest bardzo płodny autor, jak Państwo wiecie, a performance trwa tylko 15 minut, także na pewno nie dokonamy jakiegoś tutaj zbyt radykalnego, wiesz, dobrze, produkcji. Czyli, ale jeszcze rekwizyt. No tak, proszę Państwa, zawsze to był też taki najważniejszy rekwizyt, czyli autentyczny stolik spirytystyczny, który pomagał nam w wywoływaniu tych duchów, w stoliku światło prosimy. I to jest bardzo cicho. Czuję ten powiew już. Czuję powiew? Patrz, podchodzimy, jest. No wystarczy podchodzić, już jesteśmy. Chodź. Zawsze to jest chwila budząca w nas samej drodze. Widzą Państwo wszyscy? Widzą Państwo wszyscy? Dobrze. Czekaj, ja może, nie wiem, z tym mikrofonem to słabo, ale może jakoś damy radę. Ty dzisiaj ręką. Dobra, to ja, dobrze. Martina Heideggera. Jesteś tutaj z nami? Nie. Jest. No, słuchajcie, nie śmiejcie się, bo już się spłoszy. Może coś po niemiecku. To oczywiście sein zum Tode. Albo Dasein. Albo Dasein, albo... O kurczę, jak zasuwa. Uwaga, bo proponuję po prostu klasycznie po dobrze. Polsku trzy razy, dobrze? Okay. Może się pojawi. Heidegger! 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 Uciekamy. Thank you.
przepraszam. Pan profesor dawno już nie przemawiał publicznie. Profesor, dziękuję za zaproszenie. A ponieważ profesor słabo mówi po polsku, poprosił mnie, abym przeczytała napisane przez niego krótkie przemówienie. Bitmuga, Tao, Zuru. Szanowni zebrani, nie łudźmy się. Wszystkim nam doskwiera ubóstwo myślenia. Nawet tym, dla których myślenie jest niejako profesją. Pogłębiająca się bezmyślność polega na procesie nicestwienia tego, co stanowi najbardziej wewnętrzny rdzeń człowieka. Człowiek dzisiejszy ucieka przed myśleniem. Ucieczka przed myśleniem. Tym się odznacza, że człowiek nie chce ani zobaczyć jej, ani otwarcie się do tego przyznać. Człowiek dzisiejszy będzie twierdził, że jest w ogóle odwrotnie. Że nigdy wcześniej analizy nie były tak rozmaite, a badania prowadzone Helga, nie były z takim zabawą. Helga! Pewien stary Żyd przesiadywał całymi dniami w miejscowej karczmie, wyraźnie nadużywając alkoholu samotności. Zatroskany sąsiad postanowił poznać powód. To przez żonę. Brzmiała odpowiedź. Jak to? Przez żonę. Ona mówi, mówi i mówi. No dobrze, ale co mówi? A tego nie mówi. Es diso. W ten sposób mnożą się takie imprezy jak ta tutaj. Jedna impreza goni inną imprezę. Człowiek dzisiejszy ucieka w ten sposób przed myśleniem. No, Helga, kontynuuj. W czerwcu 1955 roku 18 laureatów Nagrody Nobla zebranych na wyspie Majdan ogłosiło apel. Nauka, to znaczy współczesne nauki przyrodnicze, jest drogą do szczęśliwego życia człowieka. No i co sądzić o takim twierdzeniu? Czy płynie ona z namysłu? Nie. A dlaczego? No, ponieważ zapomniano o namyśle. Od kilku stuleci trwa przemiana wszystkich miarodajnych wyobrażeń i człowiek zostaje przez to przeniesiony w inną rzeczywistość. Halt! Przepraszam. Profesor Weina, czy jest? Pan, miło znać. Nie również. Nagroda Nobla jest? Nie.
Jeszcze nie. Bóg dziękuję. A pan profesor Koziolek? Sehen Sie aus Oberschwäbisch? Ja, natürlich. A na polski języki? Górny Śląsk. Bardzo. Szyn. Widzisz? A wie pan, że na polski języku pan nazywa się Zygenbikszyn? Ale cikac z kozolki jest inaczej. Jak jest fikać kozolki? Pokażę. A wiedzą panowie, że ja jestem koziołek ofiarny lewicowej, liberalnej lewicy. Proszę panów, oni na mojej filozofii zbudowali we Niemcy swoją ideologię ekologiczną, a ze mnie zrobili antysemita i nazista. A najgorszy jest Peter Trawny. Helga, kontynuuj. Od kilku stuleci trwa przemiana wszystkich miarodajnych wyobrażeń. Człowiek zostaje przez to przeniesiony całkiem w inną rzeczywistość. Świat jawi się nam jako przedmiot atakowany przez techniczne myślenie, któremu nic już się nie może oprzeć. Natura staje się jedną wielką, gigantyczną stacją benzynową, źródłem energii dla współczesnej techniki i przemysłu. Moc skryta we współczesnej technice określa stosunek do człowieka, do tego, co jest. Opanowuje ziemię. Człowiek zaczyna dążyć poza glob. Rozpocznie się wkrótce zupełnie nowe stadium rozwoju świata i techniki. To znaczy dzisiaj mamy technikę filmową i telewizyjną, technikę transportu, szczególnie lotniczego, technikę medyczną, technikę wytwarzania środków spożywczych i to wszystko tylko prymitywne stadium początkowe. Przepraszam, muszę zapalić. Nikt nie zna przemian, które zachodzą. Rozwój techniki przebiegał i będzie coraz szybciej, w sposób niemożliwy do powstrzymania. We wszystkich
obszarach swojego istnienia człowiek będzie coraz ściślej otoczony siłami aparatów technicznych i automatów. Moce, które pod postacią tych wszystkich urządzeń i sprzętu technicznego obciążają człowieka. Pamiętają go i dręczą. Już dawno, dawno przesłoniły jego wolę. Przerosły jego wolę i zdolność decyzyjną. No co? Nie ma... O. Jest. Helga. Co jest to? Komórka. A na niemieckim języku? Handy. Takie coś. Co? Tak. Nowa technologia. Telefon bezprzewodowy. Urządzenie wielofunkcyjne. Mm-hmm. Radio. Nawigacja. DAS internet. Mm-hmm. DAS telefon fotograficzny. DAS latarka. DAS zegarek. DAS kurwa! Inne tyle funkcji. Aha. Uniwersalne narzędzie. Można się tym ogolić? Albo heblować? Albo wbijać gwoździe? No to trzeba mieć jakieś specjalne aplikacje, no. Aha, aplikacje. I to jest handy, czyli hand. Ręka, trzecia ręka. Ja dawno pisałem wiele o wyrazy zawiązane ręką. Poręczny, obecny i tak dalej, i tak dalej. Ale zacytuję siebie. Helga? Buty? Karpety? Sposób bycia, narzędzia, w którym ujawni się ono samo w sobie, nazywamy poręcznością. Wbijanie gwoździa samo odkrywa specyficzną dogodność mlotka. Do czego mlotka, hebla czy gwoździa, jest ze swej strony na sposób narzędzia. Wytwarzany bun jest do noszenia, wyprodukowany zegarek od odczytywania czasu. Napotkany głównie w zatroskanym obchodzie wysłu, pozwala swojej istoty sobie właściwie stosowalności zawsze napotykać owo, do czego swojej stosowalności... Heidegger! Dziś przemawia pan na inny temat! Przepraszam. Latem! Tego roku odbyło się w Lindau kolejne międzynarodowe spotkanie laureatów Nagrody Nobla. Amerykański
zbliża się moment, w którym życie zostanie złożone w ręce chemika, tworzącego i zmieniającego substancję żywą wedle wiadomości. Podziwia się nawet śmiałość badań naukowych i nic się przy tym nie myśli. Nie bierze się pod uwagę tego, że szykowany jest atak na życie i istotę człowieka. Atak! Atak w porównaniu z którym niewiele znaczy wybuch bomby. Bomby wodorowej. Bowiem właśnie, gdyby bomby wodorowej nie wybuchły, życie człowieka na Ziemi przetrwa. To jeszcze naciągnie. To wtedy przerażające będzie przeobrażenie świata. I nie jest właściwe przerażające to, że świat staje się coraz bardziej ztechnicyzowany. Przerażające jest to, że świat się zmieni i człowiek jest nieprzygotowany na to przeobrażenie świata. Niezdolność do podjęcia sporu z tym, co nas czeka w tej epoce. Dlatego trzeba ratować istotę człowieka. Dlatego trzeba rozbudzać namysł. Ela, znalazłem widok. W Wikipedii po polsku cytat z mojej głośnej przemówieni w początku lata 30. Była to w Niemcach gute zmiana. Naród niemiecki jest teraz w sytuacji, w której znów odnajduje swą własną istotę i staje się godnym podjęcia swego wielkiego losu. Ta rewolucja nie była dziełem ludzi, którzy wywracają tylko to, co dotychczasowe, lecz jest dziełem ludzi, którzy chcą nowego duchowego porządku i działają w poczuciu najgłębszej odpowiedzialności za dzieje swojego narodu. Naród niemiecki chce znów odnaleźć sam siebie. Tylko taki naród może również odpowiedzialnie działać w stosunku do innych narodów i w sporze z nimi. Ponoszący samoodpowiedzialność naród ma jednak również prawo i obowiązek wymagać zaufania i odpowiedzialności od innych narodów. Gratuluję naród polski, że te słowa dziś tak śmiało odnosicie do siebie. Ich bin ein Pol. Jest bezpieczne. Czy tylko dlatego, że niespodziewanie mógłby nastąpić wybuch III wojny światowej, prowadzącej do całkowitego unicestwienia ludzkości i do zniszczenia Ziemi? Nie. Czyha na nas o wiele większe niebezpieczeństwo. I to właśnie wtedy, kiedy unikniemy wybuchu III wojny światowej, niebezpieczeństwo obojętności wobec namysłu, całkowita bezmyślność. Dlatego trzeba ratować tę istotę człowieka. Dlatego trzeba rozbudzać namysł. Herr profesor Heidegger, doszłam. W związku z tym chciałam pogratulować panom Szydłowskiemu i Augustyniakowi tej wspaniałej inicjatywy. Tak, kochani, ratujcie sztukę myślenia. Stick it!
Auf Wiedersehen! Bardzo i druga część naszego wieczoru się zbliża. Poprosimy panów o pomoc i ustawienie scenografii. Jeśli można, tylko te z tymi skarpetkami uważać. Za momencik, to jest zawsze ta przerwa techniczna, jest ściśle wyreżyserowana i każdy gest, który teraz nastąpi, jest nieprzypadkowy. Zostawiam cię w związku z tym samego ciebie. Okej. Jeszcze raz podziękujmy. Jurek Światłoń i Bożena właśnie, Adamek. Tak. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy. Myślę, że zaraz do nas dołączą, bo są bardzo ciekawi tej dyskusji. Powiem tylko, że podstawą do tego performansu był tekst Martina Heideggera Gelassenheit, Wyzwolenie, jego przemówienie z lat 50., a także kilka, fragment Bycia i Czasu oraz fragment jego rzeczywiście jednego z wystąpień na początku lat 30. Muzycznie towarzyszył nam Schubert oraz Wagner. Chciałem bardzo przywołać Heideggera, ponieważ jest on postacią bardzo istotną, ale może o tym za moment, bo już mamy gotowe miejsca. Zapraszamy. Profesor Koziołek, profesor Weiner, zapraszam. Gorące brawa. Chciałbym zacząć, tak jak się umówiliśmy, od tego, żeby poprosić panów o krótkie wprowadzenie, o zrobienie takiej mapy tych przyczółków, gdzie można byłoby rzeczywiście spodziewać się końca świata, w jakiejś formie, w jakiej, to jest pytanie, a także chciałbym poprosić panów o taką przynajmniej próbę refleksji nad tym, na temat tego, w jaki sposób można byłoby tym grożącym nam zakończeniom świata przeciwdziałać. Sam tytuł tego i tematyka tego spotkania oczywiście z jednej strony wiąże się z kategorią katechona. W listach świętego Pawła pojawia się taka kategoria, kogoś to powstrzymuje, koniec. Ale my chcielibyśmy i stąd właśnie taki dobór prelegentów, chcielibyśmy zapytać się o to w szczególności, jak humanistyka, a z drugiej strony jak nauki przyrodnicze mogłyby czy mogą przyczynić się i w jaki sposób właśnie oddziaływać tak powstrzymująco na jakieś widmo katastrofy, która się w naszym świecie pojawia i która przez nasz świat jakoś się przetacza. W związku z tym, nie przedłużając, profesor Weiner, jeśli mógłbym prosić. Więc ja muszę powiedzieć przede wszystkim, że nauki przyrodnicze ograniczają swoją działalność do dwóch spraw. Do ustalania faktów i do wyjaśniania związków przyczynowo-skutkowych. I koniec. Decyzje wykorzystujące ewentualnie tą wiedzę, której dostarczają nauki przyrodnicze, należą do kogo innego. A z punktu widzenia nauk przyrodniczych o końcu świata możemy powiedzieć coś takiego. Po pierwsze, na pewno nastąpi za jakieś 4 miliardy lat, dlatego że Słońce wyczerpie swoje paliwo, powiększy się do czerwonego olbrzyma, wchłonie orbity planet, no i to będzie koniec. Za 4 mniej więcej miliardy lat. Jeżeli chodzi o życie na Ziemi, to również w związku z tym, że Słońce zmienia swoje właściwości, życie na Ziemi prawdopodobnie przeminie za jakiś miliard lat. To znaczy, że większość życie ma już za sobą. Ale ja myślę, że w rozmowie dzisiejszej nie o to chodzi. Chodzi o koniec naszego świata, to znaczy o koniec populacji gatunku Homo sapiens. Jako przyrodnik mogę coś na ten temat powiedzieć, patrząc na ten gatunek okiem biologa. Co to za gatunek jest? No taki sam jak wszystkie inne ssaki, uwikłany
bardzo silne interakcje z innymi gatunkami, ze całym środowiskiem biosfery, który, tak jak wszystkie inne gatunki, zmienia swoją liczebność. Ale jest jedna zasadnicza, właściwie dwie zasadnicze różnice. To jest jedyny gatunek, jaki znamy, który potrafi wykorzystywać na swoją korzyść energię, która nie przechodzi przez jego organizm. Żaden inny organizm tego nie potrafi. Tyle ma energii, ile zje. Człowiek potrafi więcej. I druga rzecz to, że człowiek potrafi posługiwać się informacją, przekazywać informacje, przetwarzać informacje poza swoim mózgiem. To też jest coś, czego inne gatunki nie potrafią. I te dwie rzeczy doprowadziły do rzeczy zupełnie też osobliwej, że ten gatunek, odkąd powstał, a liczy się, że mniej więcej ma jakieś, no może 300 tysięcy lat, homo sapiens, nie więcej, swoją liczebność zwiększa przy przyspieszonym tempie wykładniczym. Coś takiego robią wszystkie gatunki. Jeżeli się jakikolwiek tam gatunek, jakieś osobniki jakiegoś gatunku umieści w jakimś siedlisku pustym, no to zaczyna się wzrost tej populacji wykładniczej. Ale prędzej czy później ta populacja trafia na granicę wzrostu. Jakieś problemy typu dostępność zasobów, obecność innych gatunków, silne interakcje z gatunkami, które są na przykład drapieżne albo pasożyty i tak dalej. I ta populacja przestaje rosnąć, potem się tam oscyluje. Ciekaw jestem, co myślą te, gdyby mogły myśleć, te gatunki, których populacja już natrafiła na tą granicę. Jeżeli mówimy o końcu świata, to być może mówimy o tym, że populacja Homo sapiens zbliża się do granicy wzrostu. Jakie to ma znaczenie? No, powiedziałem, że człowiek potrafi wykorzystywać energię spoza swojego organizmu, co mu pozwoliło na, tak samo przetwarzanie informacji, na zdobywanie coraz większej ilości różnych zasobów, że nie wyczerpały się te zasoby, którymi się żywili nasi przodkowie. Bo powstało rolnictwo, powstało przetwarzanie pokarmów przy użyciu ognia na przykład. Tak? To nam pozwoliło zwiększać ciągle liczebność naszej populacji. Człowiek ma taki organizm ludzki, zużywa energię z mocą takiej no niezbyt mocnej żarówki. Jak patrzę na Państwa, to jest rzędu 60 W. Średnia dobowa jest rzędu 120-150, bo w czasie pracy można mieć 500 W. No, kolarz na Tour de France może mieć 2 kW, ale to jest raczej rzadka okoliczność. Natomiast jeżeli popatrzymy na to, ile my zużywamy energii, to najbardziej prymitywni ludzie, którzy używają w najbardziej prymitywnych warunkach, używają tylko trochę ognia, żeby coś ugotować, zużywają dwa razy więcej energii. To rzędu 100-200 W co najmniej. Ale obywatele tego kraju zużywają, żyją z mocą średnią rzędu 3,5 kW. To znaczy zużywamy codziennie tyle energii, ile by nam wystarczyło na miesiąc, gdyby chodziło tylko o nasze spożywanie. No ale dzięki tym możliwościom mogliśmy zwiększyć liczebność do takiego poziomu, jaki jest. Ta wzrost liczebności był zawsze bardzo szybki i przyspieszający. Kiedy zaczęliśmy nasz kalendarz 2000 lat temu, to ludzi na Ziemi było rzędu, szacunki są to, tylko rzędu 200 milionów. Tak? Kiedy Mieszko I stworzył naszą tutaj identyczność narodową, to było może kilkaset milionów więcej. Na początku XIX wieku był miliard. Kiedy ja się urodziłem, było 2,5 miliarda. Kiedy kończyłem studia, było 3,5 miliarda ludzi. Teraz jest 7 miliardów 800 milionów. Czyli w ciągu mojego życia liczba ludzi na Ziemi się potroiła. Od czasu mojego dyplomu się podwoiła. Tak? Jak ja się uczyłem ekologii, to było to właśnie tych ludzi było połowę mniej. I teraz problem jest jeszcze taki, że na średnie zużycie tej energii na osobnika jest rzędu, na Ziemi w tej chwili jest rzędu poniżej
chyba 2 kW to wypada. Dla ogromnej liczby ludzi na Ziemi to zużycie energii jest mniejsze. To znaczy, ich komfort życia jest bardzo niski. I my wszyscy zgodzilibyśmy się, że tym najbiedniejszym ludziom na Ziemi trzeba poprawić jakiś poziom życia. To znaczy, z tego co taka średnia dla krajów takich najbardziej ubogich jest rzędu 500 watt na osobę dziennie, to chociaż dwukrotnie zwiększyć, chociaż do 1,5 kW, może do 2 kW, to znaczy, że to trzeba pomnożyć przez te miliardy, tak? I jaki będzie tego skutek? No 1 kW odpowiada mniej więcej 6 tonom dwutlenku węgla wydzielonego w ciągu roku. To jest coś, czego się nie da zahamować. Bo nawet jeżeli liczba ludności będzie wzrastała wolniej, co rzeczywiście się już dzieje, to zużycie energii będzie wzrastało. I przez bardzo długi czas nie będzie innej alternatywy, tylko spalanie paliw kopalnych z wydzielaniem węgla. A skutek tego jest taki, to jest głośne w tej chwili, akurat dotarło do opinii publicznej na całym świecie, że ten dwutlenek węgla, który po prostu masowo wydzielamy, zmienia nam klimat. A zmiana klimatu bardzo może wpłynąć na dostęp do zasobów, do żywności, ponieważ może spowodować katastrofę rolnictwa na całym świecie. Może spowodować efekty, które występują również u innych gatunków, mianowicie migracje, inwazje, bardzo silne interakcje antagonistyczne, które występują wtedy, kiedy populacja gatunku zbliża się do granicy wzrostu. Są jeszcze inne sprawy, interakcje z innymi gatunkami, na przykład z patogenami. Zawsze tak było, że wszystkie gatunki od początku istnienia życia na Ziemi jakieś jedne drugim jakoś szkodziły, korzystając z jakichś innych osobników, czy innych gatunków. No ale jeżeli chodzi o bakterie i wirusy, to jeżeli populacje były nieliczne, były odizolowane od siebie, to nie tylko, że rozprzestrzenianie tych zakaźnych chorób było utrudnione, ale nawet dobór naturalny w gruncie rzeczy preferował takie cechy tych patogenów, które nie prowadziły do zabicia ich ofiar. Ale w sytuacji, w której jest bardzo szybkie rozprzestrzenianie się tych wirusów czy bakterii, nie ma tego działania doboru, który by hamował zmiany w kierunku większej jakiejś szkodliwości. I w związku z tym może nastąpić również problem masowych epidemii. Ale pytanie brzmi wobec tego, czy grozi nam wymarcie naszego gatunku? Nieprędko. Populacja jest bardzo duża i bardzo wiele osobników jest w stanie przetrwać nawet najgorsze kryzysy. Także ja myślę, że nawet jeżeli by nastąpił w tej chwili bardzo silny kryzys naszej cywilizacji i populacji w takim stanie, w jakim jest, to na pewno jakieś osobniki przetrwają i będą tworzyły nową cywilizację. Czyli jeżeli chodzi o tego typu koniec świata, że nasz gatunek przestanie istnieć, to w najbliższym czasie, najbliższych powiedzmy setek lat, bym się tego nie spodziewał. To może na razie tyle. Okej, dziękuję bardzo. I teraz profesor Ryszard Koziołek. Ja bym chętnie poprosił pana o trochę jeszcze uzupełnienie tej mapy, bo to jest jeden taki z możliwych kierunków myślenia o końcu świata, jakby końcu gatunku. Natomiast można też myśleć w różnych innych kontekstach, prawda? Koniec cywilizacji, upadek kultury, upadek wielu rzeczy i koniec wielu rzeczy, które znamy. Jakie z tych rzeczy innych możliwych widziałbyś? No, a reszta pytania pozostaje aktualna. Dobry wieczór Państwu. Kiedy Piotr zaprosił mnie na to spotkanie, oczywiście to było zaszczytne i miłe, i powiedział, wiesz, porozmawiamy o końcu świata. No to ja się ucieszyłem, mówię, humanistyka właściwie o niczym innym nie mówi, to jest jeden z najwdzięczniejszych tematów, o którym można gadać bez końca. No bo czego się nie tkniemy, prawda, jeśli chodzi o teksty założycielskie, zarówno bliskie mi jako literaturoznawcy teksty literackie, począwszy od tekstów biblijnych, gdzie w ogóle, można powiedzieć, ta topika się ugruntowała na dobre, czyli rozmyślania o końcu świata i ewentualnym powstrzymywaniu go,
jak i później wszystko, co czytamy w szkołach i komentujemy na uniwersytetach, w gruncie rzeczy mówi o tym samym, czy weźmiemy homeryckie eposy, czy tragedie szekspirowskie, czy Dziady Mickiewicza, czy Lalkę, czy powieści Welbecka. W gruncie rzeczy wszystkie one proklamują koniec świata w sposób jawny lub w sposób utajony. No więc jesteśmy w domu. Jesteśmy w domu. Jeszcze jak pan profesor mówi, że świat się skończy, no to ja mógłbym tylko powiedzieć, a nie mówiliśmy. Ja i autorzy moich lektur mówią to od początku istnienia kultury właśnie, deklarują ten koniec świata. No ale potem, kiedy Piotr sformułował precyzyjnie temat dzisiejszego spotkania, mówiąc o powstrzymywaniu końca świata, no to tu zadrżałem trochę, bo przecież humanistyka w przeciwieństwie do pana profesora, a my tu reprezentujemy te dwa najsilniejsze paradygmaty nowożytnej nauki, czyli nauki o naturze i nauki o duchu, no to my się zajmujemy w gruncie rzeczy gadaniem. My się zajmujemy językiem i jego tworami. I można by powiedzieć, że jeśli ktoś uratuje świat, a w każdym razie opóźni ten koniec świata, no to raczej nie literaturoznawca. No bo od gadania on się prawdopodobnie nie uratuje. No ale potem pomyślałem sobie, że nie ma co tak łatwo skóry oddawać i może to gadanie rzeczywiście ma większy sens niż się wydaje. Ta kategoria, którą Piotr przywołał na początku, która zrobiła rzeczywiście niezwykłą karierę przede wszystkim w naukach o polityce, czy w teologii politycznej, czyli katechon, wyjęty z tego zadziwiającego zupełnie fragmentu listu do Tesaloniczan świętego Pawła, jest taką kategorią niesłychanie pojemną jako metafora pewnej sytuacji, w której znalazła się nie tylko ludzkość, ale można powiedzieć dyscypliny poszczególne. Otóż, jak państwo pamiętają, święty Paweł, przestrzegając swoich adresatów przed jakby pochopną diagnozą sytuacji, w której się znaleźli, czy ona jest katastrofalna, czy ona jest pełna nadziei, zwraca uwagę na takie dwa epizody, które są udziałem chrześcijan, mianowicie to, że oto nadchodzi naprawdę zły czas, czas katastrofy, takiej katastrofy przede wszystkim, którą święty Paweł interpretuje, czy definiuje jako panoszenie się czasu diabła i grzechu, taki świat powszechnej anomii, świata pozbawionego wartości i Ty, odpowiadając czy odwołując się do twojej sugestii, Piotrze, byłaby to właściwie powszechny kryzys czy powszechna zagłada wszystkich sfer ludzkiego życia. W naszym przypadku jest to oczywiście świat idei, świat kultury, świat wartości, które pogrążają się w chaosie albo w braku znaczenia, tak można powiedzieć. Ale święty Paweł formułuje później myśl paradoksalną, którą z tego wywodzi. Otóż uważa, że to nie jest takie złe, dlatego że następnym etapem, który czeka ludzkość, a czeka chrześcijanina, jest nadejście Zbawiciela, który ostatecznie ten świat chaosu i katastrofy uporządkuje, zniszczy szatana, no i stworzy oczywiście nową ziemię i nowe niebo. Natomiast pytanie, które wyrasta bezpośrednio z tej refleksji, jest pytanie, co mamy czynić? Co człowiek ma robić w sytuacji, której widzi, że oto wszystko pogrąża się w postępującej atrofii, chaosie, entropii, zniszczeniu, degradacji, upadku autorytetów itd. I z tego rodzi się właśnie owa słynna kategoria tyleż stanu świata i stanu człowieka, co pewnego podmiotu, który określa owo greckie słowo katechon czy hokatechon, mianowicie ten, który powstrzymuje, ten, który powstrzymuje katastrofę, który powstrzymuje zagładę. I cały impuls, czy bogactwo, które wyrosło, bogactwo myśli filozoficznej, które wyrosło z tej refleksji, wiąże się między innymi z pytaniem takim, co możemy, ale też co możemy w dwojakim rodzaju zrobić, żeby tę katastrofę powstrzymać. Czyli inaczej mówiąc, co jesteśmy w stanie zrobić, ale też co nam wolno zrobić. Dlatego nieprzypadkowo jednym z wielkich propagatorów i interpretatorów tej myśli był Carl Schmitt, który wpisał kategorię katechonu między innymi w ideę państwa hitlerowskiego, którego uzasadnieniem istnienia i okrutnej polityki była obrona przeciw komunizmem między innymi. A zatem ten, który powstrzymuje, sytuuje się z jednej strony w pozycji kogoś, kto ma świat uratować, a z drugiej strony, który przyznaje sobie lub któremu przyznajemy niebezpiecznie rozległą i obszerną władzę, aby nas przed tą zagładą uratował.
Wchodząc z poziomu teologicznego na poziom bardziej prozaiczny, na przykład taki, który jest mi bliski, to jest pytanie, co robić w sytuacji, kiedy ludzie nie czytają książek. Dlatego, że i zaraz odwołam się do przykładu osobistego, o wiele bardziej prozaicznego i niskiego w stosunku do tego wysokiego tonu, od którego zacząłem. Otóż jednym z takich zagadnień, które zajmuje teorię polityki, jest to, w jaki sposób tego czasu kupić sobie więcej. Inaczej mówiąc, jeśli profesor nam tu powiedział jednoznacznie, że świat się skończy, no to niedokładnie wiemy kiedy. Mimo, że te 4 miliardy lat gdzieś nam tam majaczą na horyzoncie i są tuż, to można powiedzieć, a może, panie profesor, 4 miliardy i pół by się udało. Prawda? I teraz co zrobić? To znaczy, w jaki sposób kupić sobie czas? W jaki sposób sobie kupić czas? Nieprzypadkowo fabuły i symbolika biblijna szczególnie wiele na temat katechonu mówi pośrednio lub bezpośrednio i według mnie, dla mnie taką sceną szczególnie sugestywną jest zagłada Sodomy i Gomory. Mianowicie tam, jak Państwo pamiętają, w niesłychanie przejmujących epizodach dokonuje się właśnie owo kupowanie czasu. Oto został na świat wydany wyrok, a właściwie na dwa miasta. Te dwa miasta to też w ogóle bardzo ważny wątek dla całej tej refleksji. I oto Abraham zaczyna negocjować z Bogiem, aby to miasto jednak uratować. I oto zastanawia się, co też musiałoby Boga odwieść od tej decyzji. Czyli w jaki sposób wyszukać w tych miastach kategorie, wartości, powody, żeby jednak świat mógł istnieć istnieć przestał. No i Państwo pamiętają, targował się z Bogiem Abraham o ilość sprawiedliwych ludzi w tych miastach. Nie udało się wytargować tej granicznej liczby 10 i miasta się obróciły w perzynę. I teraz ja, o czym opowiadam dość często, ale jakoś myślę, że to jest na tyle instruktywna anegdota, że warto ją w tym kontekście przytoczyć. Otóż ja prowadzę ze swoimi studentami od paru lat taką zabawę, którą nazywam zabawą w Sodomę i Gomorę. Spokojnie, nikt nie płonie, wszyscy żyją. Zabawa polega na tym, że w grupie studentów, a przeprowadzałem to w różnych miastach i w różnych uniwersytetach, zakładam się ze studentami, że jeśli znajdziemy wspólnie, a grupa jest tak od kilkunastu osób do kilkudziesięciu, jeśli znajdziemy wspólnie przeczytanych 10 książek, tych samych, to po wyjściu z zajęć mają otwarty rachunek na mój koszt w miejscowym barze. 10 książek. To są dowolnie książki wybrane. Warunkiem jest, abyśmy się przyznali naprawdę, że te książki przeczytaliśmy od początku do końca. Aby coś nam w głowach zostało, to coś rozumiem jako pamięć fabuły, główne postacie, aby to nie były książki znane z bryków czy ze streszczeń. I proszę Państwa, mniej więcej od 7 lat prowadzę tę zabawę i nigdy nie przegrałem. Posuwam się... Ale oni stawiają wtedy, jak... Popadłem w alkoholizm i... gdybym się na to godził. Otóż, proszę Państwa, posuwam się w tej chwili do takich granic ryzyka, że zakładam się już nie tylko o książki, ale zakładam się o filmy i o muzykę. I też nie przegrałem. I teraz, no mogę nawet Państwu powiedzieć, że ostatnio na Akademii Muzycznej, gdzie prowadzę zajęcia, gdzie mam do czynienia z szalenie inteligentnymi młodymi ludźmi, nie znaleźliśmy żadnego filmu, znaleźliśmy dwa filmy. To był Shrek i chyba Król Lew, albo... Nie znaleźliśmy żadnej książki i znaleźliśmy jeden utwór muzyczny. I to mnie trochę wstrząsnęło, a wydawało mi się, że już nic na mnie nie zrobi wrażenia, dlatego że byłem na Akademii Muzycznej wśród studentów, którzy słuchają bardzo dużo, grają i ćwiczą, ale zarazem nie znaleźliśmy utworu, poważnego utworu muzycznego, który wysłuchaliby świadomie, wspólnie od początku, nie wspólnie, razem, każdy osobno, ale żeby to nie było coś, co wysłuchali w radiu czy na przykład na zajęciach z kształcenia słuchu, tylko po prostu włożyli płytę,
wysłuchali od początku do końca. Oczywiście oni to zrobili, tylko że nie było tych utworów, które tworzyłyby wspólnotę, kanon, spis lektur, spis utworów i tak dalej. Przyznam się Państwu, że kiedy pierwszy raz zrobiłem zabawiłem się w tę zabawę, to miałem ochotę zmienić zawód i uznać, że oto nastąpił koniec świata, że nie ma już czego powstrzymywać, dlatego że to się już stało. Dzisiaj jestem spokojniejszy, wiem, że nie, natomiast jakiś świat się skończył. Jakiś świat albo jakiś model kultury, który definiowaliśmy przez pewien rodzaj wspólnoty lekturowej, wspólnoty słuchaczy czy wspólnoty widzów. I teraz rodzi się pytanie, w jaki sposób się wobec tej katastrofy, która już się dokonała lub która się właśnie dokonuje, zachować. Właściwie model, jeśli przełożyć to na to, co jest mi najbliższe, czyli na model kształcenia, mamy do czynienia w gruncie rzeczy z bardzo skromnym repertuarem środków. Ja bym go sprowadził do modelu faszystowskiego i liberalnego. To znaczy model faszystowski, oczywiście używam słowa faszystowski jako metafory, mając na myśli przemocowe wprowadzanie wartości, polega na tym, że ja oto użyję środków przymusu, aby skłonić moich studentów do przeczytania tego samego. Czyli inaczej zmuszę cię, żebyście przeczytali 10 tych samych książek. No drugi model jest modelem zachęty, rozmowy, nakłaniania, przekonywania, uwodzenia, tego wszystkiego, co jest takim miękkim repertuarem środków dydaktycznych. I w tej właściwie nieco tragifarsowej, tak by trzeba powiedzieć, sytuacji streszcza się katechon w rozumieniu minimorum, czegoś takiego na ludzką miarę. Nie tej wielkiej rozgrywki o przyszłość świata, tylko tego, czego jesteśmy uczestnikami jako na przykład ludzie wykonujący profesję nauczyciela. Jeszcze wracając na chwilę do tego, powiem, że musimy sobie uświadomić, że wszyscy ci studenci zdali maturę. Czyli już wiemy dziś, że nie trzeba przeczytać żadnej książki, żeby zdać maturę. Więc to się dzieje, to się dzieje. I to jest dygresja taka, jeśli chodzi o katechon sprywatyzowany. Okej. Znaczy, ale można powiedzieć od razu, że no ale to może tylko jest koniec świata literaturoznawcy, prawda? Znaczy, że twój świat się skończył i mój też, ale może są jakieś inne światy. Natomiast ja chciałbym powiedzieć tak, że znaczy, takim pretekstem dla mnie chciałbym pokazać taką bardzo fajną książkę. Autor siedzi tutaj, Ryszard Koziołek, i w tej książce jest esej, który mnie właśnie sprowokował do tego, żeby to spotkanie zorganizować. Nazywa się Humanista Sygnalista, gdzie mówisz o humanistyce, jednak o tym, co ona mogłaby by zrobić w naszym świecie pozytywnego, w kontekstach właśnie pewnych sytuacji takich granicznych, tak to powiedzmy, tak jak spór polityczny, który jest, można powiedzieć, no, niecywilizowany, w którym nie ma argumentów, w którym są tylko i wyłącznie jakieś bardzo radykalne postulaty i przerzucanie się nimi. I tutaj mówisz o roli humanistyki. Ale też mówisz, formujesz pewne zastrzeżenia pod kątem humanistyki, tak? Też tego, co dzisiaj jakby w tobie wybrzmiewa, tak? Czym była dla ciebie kiedyś humanistyka i że tamta humanistyka dzisiaj ona już nie zadziała. To jest jeden kontekst, który chciałbym przywołać. Natomiast drugi kontekst, który chciałbym przywołać, czyli tutaj pytanie byłoby takie, wiem, że uważasz, że humanistyka może coś jednak zrobić. Pytanie, co ona może konkretnie zrobić? To jest jedno pytanie. Natomiast pytanie do pana profesora wiąże się z naszą rozmową telefoniczną. Kiedy pomyślałem sobie, że to może będzie jakieś zwarcie, że Ryszard będzie bronił humanistyki jako tego klucza do przetrwania ludzkości. Pan profesor powie o czymś innym i powie, że właśnie być może rozwój technologii, być może właśnie jakaś forma rozwoju nauki może to zrobić, dostarczyć pewnych narzędzi. A pan profesor mi powiedział przez telefon, że on naprawdę to uważa, że humanistyka ocali świat. Więc w tym sensie panowie są zgodni. Ja bym chciał, ja
ja bym chciał obu panów poprosić, bo myślę, że te uzasadnienia będą inne. Natomiast z punktu widzenia przyrodnika, dlaczego ważna jest humanistyka, a z punktu widzenia literaturoznawcy, któremu kończy się świat, w jaki sposób można humanistykę jakoś przywracać, resytuować i uruchamiać? Proszę bardzo. Ja nie powiedziałem, że humanistyka ocali świat. Ja powiedziałem, że jeżeli nie humanistyka, to kto? To jest trochę inna sytuacja. Ale jeszcze sobie pozwolę na taką anegdotę w związku z tym, co pan mówił o tej Sodomie i Gomorze. Mianowicie ja w czasie wykładu używałem takiego zwrotu o uczniu czarnoksiężnika, uczniach czarnoksiężnika. I wtedy zorientowałem się, że być może nie wszyscy studenci w ogóle kojarzą, co znaczy ta metafora. I zrobiłem ankietę anonimową, żeby mi studenci napisali, z czym im się ten zwrot kojarzy. Jedna osoba wiedziała dokładnie, o co chodzi. Nie tylko wiedziała, co to za utwór literacki, ale nawet o Paulu Dika, wszystko było. Wszystkie pozostałe osoby napisały o Harrym Potterze. Ale puenta jest inna. Ja nie czytałem Harry Pottera. Więc tutaj jest oczywiście problem porozumienia. Ale dlaczego ja myślę, że humanistyka jest tutaj ważna? No, nauki przyrodnicze mogą, jak powiedziałem, ustalić fakty, wyjaśnić związki przyczynowo-skutkowe. Ale nauki przyrodnicze nie zajmują się wartościami. Decyzje wszystkie podejmujemy w oparciu o hierarchię wartości, jaka nam akurat przyświeca. Tak? I to jest najważniejsza sprawa. Ale druga sprawa jest jeszcze inna. Mianowicie, że mielibyśmy przekonywać ludzi na temat tego, co się dzieje w biosferze, co się dzieje z naszą cywilizacją, posługując się tekstami przyrodniczymi, no to trafiamy na bardzo, bardzo szybko na barierę. Dlatego, że no, popularyzacja nauki, popularyzacja tego, co nauka tworzy w postaci oryginalnych... Jak ja mówię nauka, przepraszam bardzo, od razu wyjaśnię. Miałem na myśli naukę w sensie nauki przyrodnicze, science. Nie będę tego rozwijał, ale jak ja to mówię, to znaczy, że to mam na myśli. Otóż oryginalne prace badawcze są zrozumiałe dla bardzo wąskiego grona specjalistów. Popularyzacja to jest podręcznik akademicki, zrozumiały dla nieco szerszego grona. Ale już czytając podręcznik akademicki, my musimy uwierzyć autorowi. A jeżeli sięgamy do popularyzacji na szerszym polu, popularyzacji takich książek popularno-naukowych, czy nie wiem, tego, co jest w internecie, to najważniejszą sprawą jest zaufanie do tego, że stwierdzenie na przykład, że zrzucie 1 kW energii, to znaczy 6 ton dwutlenku węgla, no trzeba w to uwierzyć. No a dlaczego nie uwierzyć w zdanie, które mówi, że nie ma żadnego ocieplenia globalnego, bo mamy przecież ochłodzenie, który mówi, być może profesor również nauk przyrodniczych, ponieważ nauki przyrodnicze mają moim zdaniem bezkonkurencyjną wiarygodność, ale w swoim tym głównym kształcie publikacji naukowych, które podlegają, znaczy badania podlegają bardzo ścisłej metodologii i pragmatyce ich rozpowszechniania i dyskutowania i weryfikacji i tak dalej. Pojedynczy badacz, na przykład siedzący tu biolog, może akurat mieć inne zdanie, może akurat czegoś nie wiedzieć, albo może akurat jest ekspertem wynajętym przez kogoś innego. Także tutaj trzeba bardzo uważać. I w związku z tym pytanie brzmi, czy powinniśmy popularyzować wiedzę, w jaki sposób to zrobić, żeby wzbudzać zaufanie do tego, co wnoszą nauki przyrodnicze, czy może powinniśmy działać w ogóle inaczej, to znaczy odwoływać się do emocji, odwoływać się do zupełnie innej bazy do tworzenia systemu wartości, według których później podejmujemy decyzje. Tego nie zrobią przyrodnicy. Przyrodnik może powiedzieć, jeżeli zrobisz to, to skutek będzie taki. Jeżeli chcesz osiągnąć to, to musisz zrobić to. To jest coś, co może powiedzieć przyrodnik.
ale przekonanie ponad 7,5 miliarda ludzi, że powinni inaczej działać, na przykład nie myśleć tylko o tym, żeby wygrać najbliższe wybory na 4 lata, to może być wyłącznie dzieło humanistyki. Tego nie zrobi żaden przyrodnik. Jak to humaniści mogą zrobić? Nie mam pojęcia. I to jest wspaniałe podprowadzenie do tego pytania właśnie, które zadałem, no bo próbujesz powiedzieć, co humanista mógłby wnieść. I to jest bardzo ciekawe, gdybym mógł cię prosić o przybliżenie tego toku myślenia. Pan profesor jest bardzo miły. Ja myślę, że świat mogą uratować niestety politycy i natura. Natomiast oczywiście są nauki pomocnicze tych dwóch wielkich kompleksów. Profesor mówi, że humanistyka może przekonać. Gdyby tak było, panie profesorze, to wystarczyłoby wypożyczyć macherów od PR-u i polityki i oni by wytworzyli przekonania. Jak to mówiono o sofistach w starożytności, że oni produkują przekonania. No więc można by w dobrej wierze użyć manipulacji podobnej, jak używa na przykład telewizja rządowa i wtedy oni zrobiliby to samo, tylko że w lepszych celach. Pan profesor by... Kto by ich wynajął? No my dwa, znaczy no, nie mamy dwóch miliardów. No ale poważnie mówiąc, mnie się wydaje, że nie, że jednak to nie wystarcza, że tu, ale zgadzam się, że trzeba humanistyki, tylko nie w tym rozumieniu, które też do niej należy, jakim jest sztuka budowania przekonującej wypowiedzi czy siły retoryki. Trzeba rzeczywiście czegoś więcej. I ja bez wielkiej skromności też myślę, że bez humanistyki się nie da. To znaczy nauka po pierwsze stała się nieprawdopodobnie skomplikowana i to nie tylko nauki przyrodnicze, nauki humanistyczne, lingwistyka czy narratologia, czy filozofia też osiągnęły stopień specjalizacji, który przekracza możliwości kompetencyjne nawet nieźle wykształconego odbiorcy niespecjalisty i tu jesteśmy w podobnej sytuacji, ale jest jeszcze coś bardziej poważnego, mianowicie nie wierzymy nauce. Nie tylko dlatego, że jej nie rozumiemy, ale dlatego, że podejrzewamy ją o niecne sprawy, o tym, że nie służy dobru człowieka, że została wynajęta przez innych, że się sprzedała, że niekoniecznie pracuje dla powszechnego dobra. Natomiast myślę, że humanistyka jest potrzebna do jeszcze czegoś innego. Próbowałem sobie to jakoś na potrzeby dzisiejszego spotkania z Państwem syntetycznie ułożyć i nagle znalazłem książkę, która zmieniła mój punkt widzenia i o której chciałbym dzisiaj opowiedzieć. Mianowicie mniej więcej 3 tygodnie temu ukazała się najnowsza książka Judith Butler, filozofki amerykańskiej, bardzo mocno zaangażowanej w transmisję humanistyki do życia społecznego i politycznego, nie tylko pracującej typowym życiem intelektualisty uniwersyteckiego, ale także działająca bardzo mocno w sferze publicznej, znane jest jej zaangażowanie między innymi w walki polityczne, czy polityczne bez przemocy w Palestynie i wiele, wiele innych ruchów współczesnych. I ta książka nazywa się Siła braku przemocy. Nie wiem, jak ją porządnie przetłumaczyć. Force of Nonviolence. I tam Butler snuje o to taką refleksję, że humanistyka jest, podstawowe jej założenie i podstawowe jej zadanie dzisiaj polega jej według niej na dwóch kwestiach. Po pierwsze, przekonanie ludzi do nieróżnicowania życia. Niewartościowania życia jednego nad drugim. Uważa, że to jest jedno z zadań najważniejszych. W jej radykalnym podejściu to nieróżnicowanie nie dotyczy wyłącznie gatunku ludzkiego, tylko dotyczy życia w ogóle. Znaczy ona proponuje taki oto obraz, taką opowieść o koegzystencji organizmów żywych jako o wspólnocie. I zwraca uwagę i wyprowadza z tego wniosek taki oto, że przyszłość będzie przyszłością pozbawioną przemocy. Co budzi oczywiście natychmiast uśmiech, drwiny i politowania, bo różne rzeczy można sobie wyobrazić, ale nie to, że człowiek wyzbędzie się przemocy nie tylko wobec siebie, ale także wobec innych gatunków. I ona, niezrażona oczywiście tym przewidywanym, drwiącym uśmiechem, próbuje to wyjaśnić przynajmniej w dwóch perspektywach. Po pierwsze zwraca uwagę na to,
że wszyscy jesteśmy owocem bardzo szkodliwej szkoły filozofii podmiotu wywiedzionej od Kanta i jego słynnego eseju Co to jest oświecenie, który powiada, że człowiek jest poważny, dorosły, odpowiedzialny wtedy, kiedy jest niezależny od innych, kiedy jest samodzielny, prawda? Ta słynna metafora niemowlęcia, który wreszcie wstaje z czterech kończyn i staje na własnych nogach, obrazuje to człowieka, który nic nie potrzebuje, prawda? Ona mówi, to jest groźna fikcja. Żyjemy dzisiaj w świecie, gdzie jesteśmy absolutnie uzależnieni od innych organizmów, od tego, co mamy, czym oddychamy, jaki jest stan paliw kopalnych, co z nimi robimy, jaka jest temperatura. Wyobrażenie o to, że mogę zbudować sobie sytuację integralności, wyizolowania i samodzielności i samowystarczalności jest nie tylko nieprawdziwa, ale jest też zgubna. A my w ten sposób kształcimy dzieci i młodych ludzi. Pokazujemy im, że wtedy będziesz samodzielny, kiedy będziesz miał wszystko zabezpieczone. Kredyt spłacony, rodzina, samochód, wykształcenie. Nie będziesz nikogo potrzebował. I zadaniem humanistyki jest zmienić model pedagogiczny w tym najszerszym rozumieniu, uświadamiając sobie nawzajem, że zależność jest po prostu rzeczywistością. Ona nie jest koniecznością, ona nie jest naszym altruizmem, ona nie jest naszą empatią wobec innych istnień. Ona po prostu jest rzeczywistością naszego biologicznego czy biopolitycznego życia. I to nieróżnicowanie życia uważam, że bardzo wiele zawdzięcza literaturze i to tej, którą my często lekceważymy. Otóż ja ukłonię się w stronę dyscypliny pana profesora. Mianowicie jednym z moich ulubionych lektur są lektury, ja bym ich nazwał humanistycznych biologów czy naturalistów. Jeszcze w XIX wieku ich było sporo. Takim mistrzem absolutnym jest dla mnie Jean-Henri Fabre i jego cudowne opowieści o owadach. I ja, czytając te historie, polecam Państwu, jeśli nie mieliście ich w rękach, na przykład opowieść o żuku gnojaku jest jedną z najbardziej znakomicie literacko napisanych opowieści o śledzeniu życia tych stworzeń. I ja się z tego śmiałem trochę, dlatego że Fabre antropomorfizuje te stworzenia. On pisze o owadach tak jak o ludziach. Na przykład idzie za żukiem gnojakiem, który mu znika w norce, on przykłada ucho do tej dziury i mówi, słyszałem, że nuci operetkę Offenbacha, zajadając tą kulkę gnoju. No więc moi koledzy biolodzy poważni, z którymi spotykam się i rozmawiam, mówią, no to jest zło wcielone. To w ogóle jak można obiekt badań w ten sposób transformować w coś, czym on w istocie nie jest. Ale ja się z nimi nie zgadzam. To znaczy ja uważam, że jeśli dzisiaj mamy się nauczyć współorganizować życie na tej planecie, czy raczej może nie współorganizować, ale współpracować z przyrodą, to ten rodzaj nadwyżki antropocentrycznej, którą my nakładamy na przyrodę, jest dobrą drogą do jakby zmiany perspektywy postrzegania życia naturalnego. Z drugiej strony oczywiście to, co dzieje się bardzo często w radykalnych ruchach ekologicznych, przeniesienie cech ludzkich, doświadczenia ludzkiego, perspektywy ludzkiej na naturę jest oczywiście praktyką no nieprawdziwą, w jakimś sensie niebezpieczną. I taką... Rodzi też reakcję potem, myślę, ideolog, bo jest ideologią. Oczywiście, staje się ideologią, a pomijającą efekty doświadczenia. Więc wydaje mi się, że rzeczywiście humanistyka ma tutaj bardzo dużo do powiedzenia. I ostatnia refleksja na ten temat, co może zrobić. Otóż Butler sugeruje, że tym, co humanistyka może wnieść do myślenia politycznego czy myślenia o ewentualnym końcu świata, jest myślenie nierealistyczne. Ona powiada, trzeba zerwać z myśleniem realistycznym. I to też, ja jestem badaczem realizmu, więc przeczytałem to ze wstrętem. Realizm, opisać rzeczywistość, uchwycić rzeczywistość, no to jest przecież postulat wielu nauk, w tym także tej literatury, która jest przedmiotem moich badań. A ona zwraca uwagę na coś innego. Otóż tylko humanistyka moim zdaniem jest w stanie skłonić nas do wyobrażenia sobie przyszłości, którą określamy jako nierealistyczną, ale która ma potencjał ziszczenia się. I podaję bardzo proste przykłady. Kto w latach 50. uwierzyłby, że będzie czarny prezydent w Ameryce? Prawda? Albo że będą małżeństwa jednopłciowe, albo że pewne zwierzęta będą miały status osoby nieludzkiej. Przecież to wszystko są nierealistyczne fikcje, które
ziściły się na naszych oczach. I ten, ta dyspozycja antropologiczna, bo ja uważam, że to nie jest, to jest coś więcej niż, niż humanistyka jako efekt cywilizacyjnego rozwoju. Uważam, że to jest dyspozycja antropologiczna, że my jako gatunek potrafimy mówić o tym, czego nie wiemy. Ale nie kłamiąc, tylko tworząc fikcję. I jeśli opowiemy sobie świat w taki sposób, że przekonamy się do pewnych zupełnie nierealistycznych scenariuszy, a które mogą się okazać zbawienne, to wtedy może się udać. No bardzo to było miło słyszeć, dlatego że to, co ja przedtem nieudolnie usiłowałem wykrztusić, to mniej więcej o to chodziło, że humanistyka odwoła się do tych rejonów mózgu ludzkiego, których użycie przez ludzi daje pewną nadzieję na wspólne działanie w interesie całej populacji, a przynajmniej znacznej części. Ale ja tutaj chciałem też taki biologiczny tutaj aspekt poruszyć. Mianowicie, jak popatrzymy na to, jak działa nasz mózg. Ja użyję takiej metafory, która może jest dla neurobiologów byłaby nie do przyjęcia, ale może to troszkę w jakiś sposób przekażę to, co chcę powiedzieć. My mamy mózgi odziedziczone po naszych przodkach i w toku ewolucji, która mogła nastąpić przez te 300 tysięcy lat, nic się nie zmieniło. Mamy te same mózgi, które mieli nasi przodkowie w paleolicie. I można użyć takiej metafory, że to jest hardware. To jest hardware plus system operacyjny, który jest w tym hardware'ze wpisany. I to jest trwałe. Natomiast to, że mamy cywilizację, że mamy kulturę przede wszystkim, to jest software, który jest wczytany do tego mózgu. I teraz ten software pozwala na to, że no właśnie tworzymy sztukę, tworzymy kulturę, współdziałamy przynajmniej w jakichś subpopulacjach naszego gatunku. Ale jeżeli coś się wydarzy się jakieś zagrożenie albo wydarzy się jakaś innego typu awaria, to software jak to software pada i pojawia się z powrotem nasz system operacyjny, który nie rozważa naukowych przesłanek, który system wartości ma bardzo uproszczony do takich no, czysto plemiennych zachowań. Wszystkie gatunki, był taki problem, czy istnieje coś takiego jak dobór grupowy, czy istnieje coś takiego, że dobór naturalny tworzy cechy u osobników, które są na korzyść całej grupy, tak? Która jakiegoś tam stada czy populacji. Tuż nie ma czegoś takiego. Może być dobór krewniaczy, że tam geny spokrewnionych osobników jakoś tam współdziałają. Natomiast u człowieka ten software pozwala na działanie właśnie dla dobra grupy, ale to jest niestety mało stabilne i ja nie będę musiał tutaj przykładów podawać, bo już parę padło i wszyscy znamy podręczniki historii, które są o tym, że od czasu do czasu zawodzi nasze oprogramowanie takie no, nadbudowane na ten biologiczny system operacyjny. Ja może, bo właściwie wspominając pan Judith Butler, właściwie wyjął mi pan jakiś rodzaj takiej tezy czy takiego marzenia, które chciałem powiedzieć. Rozumiem, że ta książka nie jest przetłumaczona na polski jeszcze. Nie, to miesiąc temu, Pasiuku. Więc wydaje mi się, że w ogóle w kulturze i w cywilizacji naszej od wieków pojawiały się takie Judith Butler w pewnym jakby procesie działania i procesie bycia w kontekście społecznym. Jeśli przyjrzymy się na przykład, mogę się powołać na filmy Tarkowskiego i figurę na przykład Jurodiwego, czyli ludzi, którzy właściwie funkcjonują wbrew pewnej pragmatyce życia, wbrew pewnym regułom, które obligują nas do wymiernego sposobu określania się w jakichś określonych warunkach, osiągania konkretnych celów, wymiernych celów. Bo rzeczywiście nasza kultura w ostatnich 50 latach szczególnie została zdominowana przez pewien pragmatyzm, przez pewną wymierność, która stała się w pewnym momencie nawet etosem jakby takim bardzo moralnym. Ale oni tymi katechumami rzeczywiście byli.
Myślę, że my mamy dzisiaj też takich katechumenów, że bardzo jest wielu młodych ludzi, którzy w sposób absolutnie zdeterminowany, my się wyśmiewamy z figury, która już została w jakiś sposób spopularyzowana czy skomercjalizowana lub też zmanipulowana. Mówię o tej młodej dziewczynie, prawda, która ze Skandynawii wykonała jakiś gest wobec możnych tego świata. Ale mamy młodych ludzi, którzy rzeczywiście próbują się znaleźć trochę poza systemem. To znaczy, ja myślę, że oni nie mają przepisu, ale oni dokonują pewnych wyborów, odrzucając pewien sposób działania, pewien sposób bycia, pewien sposób, pewien jakiś system wartości i sam ten gest jest jakąś nadzieją w gruncie rzeczy, dlatego że on otwiera pewną wrażliwość, bo my w gruncie rzeczy zaczęliśmy funkcjonować w świecie humanistyki bardzo często, czyli w świecie pewnych wartości, które przestały do nas przemawiać, które przestały rezonować, które w pewnym momencie stały się martwe, które nie żywią, które nie inspirują i zaczęliśmy, no trochę boksują wielkie umysły i wielkie autorytety w miejscu, dlaczego to nie działa, dlaczego mamy powtórkę z historii, no bo jak gdyby nie pracuje się wyobraźnią i nie pracuje się procesem. W gruncie rzeczy nagle humanistyka, tak mi się wydaje, nie lubię generalizować, bo też nie jestem przecież specjalistą ani fachowcem od generalizacji, nie mam takiego oglądu, ale czasem mi się wydaje, że po prostu zaczyna zjadać swój ogon, że kluczem kiedyś było pojęcie demokracji, a stało się w pewnym momencie wytrychem, że w gruncie rzeczy my nie rozumiemy istoty źródła sensu pojęć, którym się posługujemy, wartości, których niby używamy. I teraz cała robota humanistów, a też ludzi ich sztuki, a szczególnie ludzi teatru moim zdaniem, polega na uwierzeniu w proces. W proces i utworzeniu pewnej sytuacji laboratoryjnej, utopijnej. To akurat ludzie teatru mają w kondycji swojej, jeśli nie za bardzo idą w glamour, jeśli nie za bardzo idą w stronę tak zwanego efektu i produktu teatralnego, ale jakby inspiruje ich to, że właściwie wykonują działanie, które pozornie nie ma sensu, ale jest zbudowane na relacji, jest zbudowane na otwarciu się na drugiego człowieka, właśnie w jego odmienności, różnorodności, jakby bez tego filtra, który ma ukierunkować w jakąś stronę. I wydaje mi się, że coś jest w ogóle jakby w powietrzu, że na to się trzeba umieć odważyć, bo w tej rzeczywistości, która ustawia te różne bariery, te pchanie nas w różne strony sukcesów, efektów i tak dalej, trzeba mieć dość siły, żeby nagle po prostu wykonać jakiś gest, no nie wiem, można nazwać to gestem pokory w jakiś sposób, umiejętności zrezygnowania z czegoś, co pozornie wydawało się czymś, co zawsze chciałem osiągnąć, ale nagle tego nie dotykam. I jakoś paradoksalnie jestem w jakiś sposób pełen nadziei, zwłaszcza, że ta pierwsza figura bardzo mnie zainteresowała, o której pan mówił, czyli ta figura, która pozornie powoduje depresję, mówię o tym nieprzeczytaniu 10 książek, ale w gruncie rzeczy może też być tak naprawdę nadzieją. To znaczy, że przecież to, że ja znam ta ilość książek, że posługuję się pewnym kanonem, to wcale nie oznacza, że jeżeli ktoś się nie porusza po tym kanonie, jest jakby wykluczony z pewnej przestrzeni wartości. Bo to wcale nie jest równoznaczne z tym. Że w gruncie rzeczy te wartości się dzieją jak gdyby w czymś, co się nazywa świadectwo, co się nazywa proces, co się nazywa uczestnictwo, co się nazywa jakieś działanie wspólnotowe. I to jest oczywiście jakieś wielkie zadanie, jak to nazywać, jak to praktykować, ale jako punkt odniesienia, być może wnoszący odrobinę też jakiejś takiej, może trochę nadziei też w tą rozmowę. To jest bardzo ważny wątek. On jest straszliwie zagadkowy, bo zaczął pan od ekspozycji pewnej figury humanistyki, którą jest Jurodivy i Trickster, ktoś odrębny, ktoś idiomatyczny, kogo my nie rozumiemy, ale kto narusza system, prawda? Robi coś, czego nikt dotąd nie robił i my do końca nie wiemy, co on robi. Tylko że musi nastąpić, przepraszam za słowo, kliknięcie z resztą, żeby to zadziałało i żeby to zaczęło pracować w perspektywie ogólnej. Greta Thunberg, o której pan mówi, jest bardzo mi bliska jako figura tego procesu, bo tu nastąpiło to kliknięcie. Ona się pojawiła w Katowicach najpierw na COP-ie, prawda, czyli na tej konferencji klimatycznej i ona wtedy pierwszy raz tam wystąpiła. To w ogóle nic się nie działo specjalnie. No, przyszła dziewczynka, trochę ją potraktowaliśmy jako taką, prawda, gimnazjalistkę, która trochę nawiedzoną. Było to ciekawe, ale ona była egzotyczna. A za 3 lata była w Davos i dyskutowała, prawda, z możnymi tego świata, ale coś się stało, to znaczy system ją wziął, system zachowań, ona stała się, przepraszam, cool. Fajnie było się przyznać do Grety Thunberg. Ja mówię o tym poważnie.
bo to jest bardzo zagadkowe zjawisko. To znaczy nam się wydaje, że my to możemy wyprodukować metodami podobnymi jak w show biznesie czy w reklamie. Otóż nie. Jeśli następuje transmisja tej urodliwości i jej powielenie i replikacja w formie uproszczonej, ale jednak efektywnej i skutecznej, to jest proces bardzo zagadkowy i moim zdaniem nie do przewidzenia. Znaczy nikt by nie wymyślił Grety Thunberg. Co z jednej strony daje nadzieję, z drugiej strony pokazuje, że nasze intelektualne dywagacje przypominają rzeczywiście koziołki Martina Heideggera. Pan profesor jak przed spotkaniem zaczął, jak żeby inaczej, od Miłosza. No i przypomniał słynny wiersz, piosenkę o końcu świata, gdzie koniec świata jest dyskretny, no, gdzie właściwie on jest niezauważalny, nic nie wiemy. I mnie się wydaje, że to jest właściwe, że te apokaliptyczne wizje, które kocha literatura, one się nie sprawdzą. To znaczy to cały problem z postępującym końcem świata jest to, że my nie zauważamy, kiedy on się zaczął albo że już się zaczął. I ten proces jest niesłychanie trudny do identyfikacji. Bohaterem naszych czasów, jeśli chodzi o humanistykę, jest Yuval Harari. On nam opowiedział dzisiaj najbardziej wpływową historię o końcu świata. I opowiadając nam właściwie te miliardy lat historii naturalnej i wyprowadzając z niej hipotezę głęboko pesymistyczną, że oto jesteśmy na progu redefinicji gatunku, który staje się no, czymś w rodzaju pojemnika na dane biometryczne, a święty graal nauki, jego zdaniem, to jest programowanie genów i to będzie prawdopodobnie jego zdaniem przygoda przyszłości, ale wtedy przestaniemy już być ludźmi w tym rozumieniu, do którego przyzwyczaiła nas humanistyka. Ale z drugiej strony to jest opowieść humanistyki, nic innego, prawda? Natomiast ja po lekturze Harariego mam uczucie głębokiej melancholii i właściwie przestaję się troszczyć o ludzkość. To znaczy w jego opowieści jestem tak nieznaczącą istotą, takim kawałkiem życia, które nie ma znaczenia, że jedyne co mi zostaje to współczucie wobec innych podobnych do siebie istot. Natomiast wiem, że to jest proces nieodwracalny, który jest amorficzny, niezależny od człowieka. Więc humanistyka z jednej strony może dać tego kopa w postaci nowej bohaterki, która powiada tak, świat jest do naprawy i potrafi nam to opowiedzieć w poetyce nierealistycznej, ale taką, którą przejmiemy, wcielimy, chcemy mówić tym językiem i uwierzymy. Ale ta sama humanistyka w przypadku Harariego opowie nam historię świata, która raczej przesunie nas w stronę bierności i atrofii. Panie profesorze, prosiłbym o komentarz przyrodnika, bo tutaj jest bardzo dużo, jak to w humanistyce i w sztuce padło, dużo słów, a jestem bardzo ciekaw, jak pan słyszy te wypowiedzi, tak po prostu, ze swojej perspektywy. No więc przede wszystkim powiedziałbym tak, tutaj przywołano Harariego, to rzeczywiście jest punkt widzenia, powiedziałbym, Ameryko czy europocentryczny, taki, który nie widzi faktu, że większość z naszej 7,5 miliardowej populacji nie będzie genetycznie manipulowała swojej przyszłości. Problem będzie polegał na tym, żeby wyżywić tą liczbę ludzi, która już jest i większą, która będzie, prawda? I to wywoła efekty no, trochę podobne jak u innych gatunków. No, będzie konflikt wewnątrzgatunkowy. I teraz pytanie brzmi, jak go złagodzić albo jak mu zapobiec. I tutaj no, z tych wypowiedzi no, znajduję potwierdzenie tego, co mi się zdaje. Mianowicie, że na to, żeby... Po pierwsze trzeba przyjąć system wartości konkretny. Tak? System wartości, w którym chcemy, żeby nie nastąpiło załamanie liczebności populacji, masowa śmiertelność, nieliczne osobniki przeżywają i budują nową cywilizację. Tak? Tego nie chcemy. Tak? To mamy inny system wartości. Teraz przekonać wszystkich, żeby do tego systemu wartości, żeby się zachowywali w sposób, który może zrealizować tego typu plan. I wydaje mi się, że właśnie ponieważ z tych 7,5 miliarda ludzi no, większość żadnych książek nie czyta. To w ogóle nawet znaczna część nawet się nie posługuje, co trudno uwierzyć, internetem.
Jak to zrobić, żeby wszyscy współdziałali? Myślę, że odwoływanie się właśnie do emocji, właśnie do tego, żeby... No, ja to tak nazywam, tutaj nie potrafię tego tak ładnie wyrazić jak panowie przed chwilą, ale chodzi o oddziaływanie no, typu estetycznego, etycznego, prawda? To są rzeczy, które, żeby przekonywać ludzi do pewnych zachowań, do pewnego systemu wartości. Natomiast problem polega na tym, że to nie jest tak, że wszyscy młodzi ludzie zachowują się tak jak Greta Thunberg, dlatego że wiemy, że w wielu krajach właśnie wśród młodzieży mamy te plemienne zachowania w tej chwili, prawda? I to jest w sytuacji, kiedy dojdzie do bardzo silnej konkurencji między podpopulacjami naszymi, tak, o zasoby albo o różnego innego rodzaju komfort, no to może się okazać, że to właśnie tamte emocje wygrają. Ja muszę powiedzieć, no teraz no tutaj było dużo dobrego humoru, ale ja nie jestem wielkim optymistą. Ja wiem, że przyrodnicy mogą tylko powiedzieć, co będzie, jeżeli się zrobi to, a co będzie, jeżeli się zrobi tamto. Natomiast w jaki sposób humaniści mogliby te systemy wartości w jakiś sposób wpoić no, znacznej liczbie obywateli tej planety, tego nie wiem. Ja osobiście... Sam dałem się przekonać humanistom do różnych rzeczy, tak? Bo czytałem różne dzieła i rozmawiałem z różnymi ludźmi i wiem, że ten nasz mózg paleolityczny jest podatny na tego rodzaju wpływ. No ale czy to się uda? Ja chciałbym zadać pytanie, które... Chcę zadać z dwóch powodów. Znaczy jeden powód jest taki, że to jest takie pytanie, które mi osobiście wydaje się kluczowe i ciągle sam się z nim zmagam, a drugi powód jest prozaiczny, że wpisaliśmy to pytanie w program naszego spotkania i nie chciałbym, żeby ono nie padło, bo myślę, że część z Państwa mogła przyjść też dlatego. A to jest pytanie o coś takiego jak z tej perspektywy właśnie różnych zagrożeń i raczej dosyć pesymistycznego obrazu świata, kierunku, w którym zmierza. Wyłania się pytanie o coś takiego jak zachowania autodestrukcyjne. To znaczy, czy da się powiedzieć, bo w humanistyce dużo się o tym mówi, prawda? Przynajmniej od czasów Freuda, który, no, powiedzmy, jest klasykiem humanistyki dzisiaj bardziej niż psychiatrii. No, dużo się mówi o popędzie śmierci z jednej strony, prawda? Czyli jakimś takim zakodowanym. On to zresztą, to jest bardzo ciekawe, że on pisząc poza zasadą przyjemności opiera się też na badaniach biologicznych ówczesnych i taką metaforykę całą bierze biologicystyczną w związku z tym i mówi o tym, że w materii ożywionej jest taka tendencja do wygaszenia, tak? Ale to oczywiście nie mówię o tym po to, żeby...